Gracie Kill Billem. Najważniejszą rzeczą, jaką musicie się nauczyć, jest kontrolowanie piły. Wiem, że wielu z was ma z tym problem, ja osobiście do skręcania podczas sprintu używam myszki, ale wiem, że wielu graczy zmienia to sterowanie na klawisze Q i E. Jeśli skręcanie myszką wam nie odpowiada, spróbujcie tych klawiszy, może wam to siądzie. Co do graczy konsolowych, nie wiem jak to u was wygląda, ale może można u was przestawić sterowanie na triggery pada i może wam to też siądzie. Po drugie, pamiętajcie, że Kill Bill na początku sprintu może bardzo gwałtownie skręcić. Ma na to 0,75 sekundy. Po tym czasie jego turn rate wynosi jedynie 32 stopnie na sekundę. Jeśli chcecie tę wartość powiększyć, weźcie takie addony jak Spike Boots czy Dats Boots. I po trzecie, nie musicie ładować całego paska umiejki naraz. Jeśli surf przed wami robi jakieś nieskoordynowane ruchy, naładujcie piłę do dosyć wysokiego poziomu, kontrolujcie ten poziom i kiedy surf będzie centralnie przed wami, naładujcie pasek do końca. Powodzenia w graniu Hillbillem!